Szczepanik MMA.pl, jesteśmy na gali KSW39 Koloseum i naszym gościem jest zwycięski Michał Longer Andryszak. Michał Submission Andryszak, trzeba by było chyba powiedzieć. Michał MMA Fighter, myślę, że będzie bardziej celne. Bardziej celne, no jest kolejne zwycięstwo w pierwszej rundzie. Zgadza się, nie planowałem tego, kompletnie nie obstawiałem, że walka zakończy się w parterze. Może i dobrze, udowodniłem, że jestem zawodnikiem przekrojowym. Pokazałem też swoje umiejętności parterowe z zawodnikiem na bardzo wysokim poziomie. Cieszę się, że tak walka się skończyła, bo jakby takim Michał Kita poddał Michał Wodarka, jak wiemy, Michał Wodarek pokonał mnie, także mam powiedzieć, że wyrównałem rachunki. Tutaj doszły na słuchy, że podałeś to w ten sposób, w jaki jeszcze no, na treningu nawet ci się nie udawało. No to jest tylko dowód na to, jaki poziom mamy w Ankosie. Jest to jedna z moich ulubionych technik, którą często próbuję założyć u mnie w klubie, natomiast moi koledzy sparingowi po prostu nie pozwalają mi na to, ale to tylko zaowocowało właśnie dzisiaj w walce, że było mi troszeczkę łatwiej. Jak widać, anakonda była bardzo mocno zapięta, Michał odpłynął, starał się walczyć do końca, także też szacunek za to. No i cóż mogę powiedzieć. Bo tam był ten moment taki, którym dopinałeś nogi, zachodziłeś do niego, ale on jeszcze zdążył się odwrócić na brzuch i troszeczkę uciekał. To znaczy, z tego co pamiętam, to jak była zapięta bez nogi, była bardzo dobrze złamana jego głowa do klatki piersiowej. Czułem, że technika jest mocna, nie brakowało mi tylko właśnie tego dopięcia nogi. Miałem taki moment, że mógłbym puścić to, ale czułem, że jest dopięta i warto włożyć w to trochę siły i spróbować przeczekać. No i Michał, no z przytupem wchodzisz do KSW, wracasz do KSW. Kolejne zwycięstwo w pierwszej rundzie, tak jak wspomniałem na początku. Czy to jest, myślisz, już ten moment, w którym przyjdzie walka o pas? Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest, nie ma naturalnego innego przeciwnika w KSW, który byłby w tym momencie po tej walce wyżej ode mnie w drabinkach, także myślę, że całkiem naturalnym wyjściem jest kolejna walka pas. To Fernando czy Różel? Serce zdecydowałem za Różalem, natomiast nie chciałbym się bić z Różalem. Chociaż Różel obiecał, że nawet jeżeli wygra, zwakuje ten pas. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie chcę tak wybiegać, ale kibicuję Różelowi. Bardzo mu życzę, żeby wygrał i sercem jestem z nim. Dobrze, dziękuję Ci bardzo i gratuluję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Thank you.